Zapraszamy pana profesora do krótkiego wykładu na temat gazu łupkowego, żeby przybliżyć uczestnikom cały temat, a potem po wykładzie porozmawiamy trochę na ten temat, będzie możliwość zadawania pytań. Na czacie, tak, na czacie, tutaj mi kolega podpowiada. Rozumiem, że gdzieś 20, zapraszam serdecznie. 20 do 30 minut będzie rozmowy. Dziękuję serdecznie bardzo za zaproszenie mnie do tego, żeby mógł zaprezentować sprawy ważne dla Polaków. No i wykorzystanie waszego portalu, waszych możliwości. Witam serdecznie wszystkich tych, którzy mnie słuchają, tych, którzy mnie widzą i tak dalej. Zacznijmy może od gazu w łupkach, bo to jest dzisiaj bardzo, bardzo kluczowa sprawa i taka, która Polaków interesuje. Otóż bardzo często mnie pytano, jak to się zaczęło z tym gazem w łupkach, skąd te pomysły. Otóż ja przez 25 lat pracowałem przy sprawach związanych z powstaniem metanu w osadach. I to tak dojrzewało we mnie, chociaż pierwszy raz widziałem skały, które mogą wydzielać z siebie węglowodory, kiedy jeszcze byłem na studiach, więc na początku lat 80. I gdzieś tam to zawsze za mną chodziło. Z tego była habilitacja, profesura. Pracowałem także w Japonii w instytutach badawczych, między innymi w instytucie takim badawczym koncernu chemicznego Mitsubishi, się nazywał, żeby można powiedzieć, Mitsubishi Kasei Seimei Kagaku Kenkyu Jo i Tokyo no Dai Daigaku. To były takie dwie instytucje kluczowe dla metanu z mojej strony. No i potem, kiedy zostałem głównym geologiem kraju, no to zacząłem się bardzo zastanawiać nad tym, jak próbować uruchamiać te sprawy związane z gazem w łupkach. Natknąłem się na swojego, w Polsce nikt specjalnie na ten temat niczego nie wiedział, nawet wtedy ani w Departamencie Geologii, ktoś tam, wiem, że gdzieś kiedyś nawet przewiercono te skały, okazało się, że tam niczego nie ma, więc zgodnie eksperci orzekli, że tam żadnego gazu być nie może. To jest taka moja wiedza, mówię o takiej wiedzy, jaką ja posiadam. Natomiast kiedy poprosiłem nawet o notatkę w tej sprawie w ministerstwie, nikt nic nie wiedział, więc zrobił to poprzez dyrektora instytutu poproszony pan magister Paweł Poprawa, którego zresztą wcześniej znałem z różnych, no po prostu prywatnie. No i on po prostu poszukał czegoś w internecie, to co znalazł, to mi przedstawił w ciągu weekendu. No i coś już tak wtedy się zaczęło. Potem spotkałem jeszcze pana doktora Jasia Krasonia, mojego dobrego kolegę ze Stanów Zjednoczonych, który jest naprawdę wielką postacią w geologii amerykańskiej. 40 lat tam już prawie pracuje w Stanach Zjednoczonych, ma prywatne firmy konsultingowe. I zresztą był jednym z doradców prezydenta Cartera do spraw reformy służby geologicznej amerykańskiej. No i on mi mówi, no słuchaj, przecież w Stanach Zjednoczonych już coś się w tym kierunku dzieje, właśnie w tego typu skałach gaz jest już nawet eksploatowany i wygląda na to, że to idzie dobrze. Proszę pamiętać, to był 2000, koniec 2005 albo początek, jakoś, czy po koniec, nie, z Jasiem to się spotkałem w połowie gdzieś 2006 roku. No i mówi, no ja skoro nie możesz znaleźć jakiegoś polskiego inwestora, to ja sprowadzę ci amerykańskiego, jeśli chcesz. No i rzeczywiście przyprowadził pierwszą firmę, potem my robiliśmy taką konferencję w Anglii, w polskiej ambasadzie, gdzie zaprosiłem z każdej instytucji naukowej, geologicznej jednego dobrego, naprawdę takiego wyselekcjonowanego człowieka, który profesora, doktora, który był po prostu, no można było się nim pochwalić, żeby pokazać, powiedzieć coś dobrego o polskiej geologii. No i sypnęły się koncesje jak z rękawa. Ja w sumie wydałem 11 koncesji na poszukiwania i wiedziałem, że prawo polskie geologiczne jest ułomne, no nie jest przygotowane do wydawania koncesji na poszukiwanie firmom obcym. Ponieważ dotychczas głównie było tak, że to były polskie wielkie firmy państwowe, poszukiwały gazu, ropy, no wszystkich tych zasadniczych głównych kopalin. No i nie można było sobie pozwolić na to, żeby inni to robili, dlatego że praktycznie państwo niewiele z tego miało. To było dobre wtedy, gdy były państwowe firmy, bo państwowe firmy, jeśli by dobywały tanio surowiec, no to tani surowiec jest dziwną gospodarki. To jest świetnie. Jeśli przychodzą obce firmy, to oczywiście powinny się z właścicielem, czyli skarbem państwa, ściśle rzecz biorąc, z Polakami podzielić. Dlatego ja wydałem, moja strategia była taka. Wydać kilkanaście koncesji, powiedzmy na około 100-120 możliwych, może 130 razem z obszarem bałtyckim i w ten sposób, że tak, jedno jak najbardziej oddalone od siebie, tylko po dwie, trzy różnym firmom,
tak żeby te firmy nie przekroczyły masy krytycznej, to znaczy nie współpracowały ze sobą, nie opłacało im się inwestować w infrastrukturę, musiały korzystać w całości z tego, co my mamy. Jeśli oni by znaleźli ten gaz, to dobra nasza, dlatego że my naprawdę wiemy i wtedy koncesje, wiemy co mamy i wtedy koncesje nie sprzedajemy za 200, 300 czy 400 tysięcy złotych, ale już za powiedzmy 200, 300, 400 milionów złotych, a może i miliardy. Jedną koncesję i to na poszukiwanie. Powiem zaraz dlaczego. A to dlatego, że polskie prawo geologiczne i górnicze zobowiązuje państwo do wydania koncesji na poszukiwania temu, na eksploatację, przepraszam, zobowiązuje państwo do wydania koncesji na eksploatację temu, który uzyskał koncesję na poszukiwania. Jeśli ktoś ma koncesję na poszukiwanie, ją zrealizował, jest właścicielem informacji geologicznej i ma również zagwarantowane pierwszeństwo w ubieganiu się o koncesję na eksploatację. Państwo nie może mu odmówić wydania koncesji. I oczywiście musi to wydać generalnie na takich samych zasadach, jak wydawało dotychczas, bo przecież prawo nie działa wstecz. A to oznacza, że praktycznie za darmo. I mamy sytuację w tej chwili taką, że państwo wydając ponad 100 koncesji zobowiązało się do wydania na bardzo niesprzyjających dla siebie warunkach koncesje na eksploatację. Ja alarmowałem na ten temat. To, co zrobiłem, to po wydaniu 11 koncesji już było przygotowane nowe prawo geologiczne i górnicze, była przygotowana ustawa gotowa i już przygotowałem ją po konsultacjach społecznych, ustawa o powołaniu Polskiej Służby Geologicznej, tej agencji rządowej, która miała zarządzać polskimi złożami, nie tylko w Łupkach, bo nie tylko w gazie łupkowym jest źle w tej chwili, miała prawo także do prowadzenia wspólnych interesów, takich, które by pozwalały inwestować, ponieważ państwo daje, zasada miała być taka, państwo w aporcie daje złoże, które załóżmy jest warte w jednej koncesji, załóżmy 500 miliardów złotych, a ten gaz, który tam jest, jeśli firma go wydobędzie, no to dzielimy się proporcjonalnie do tego, jakie były nakłady, jakie były koszty, a więc jeśli nakłady były 10 miliardów, koszty wydobycia drugie 10 miliardów, więc państwo ma z tego 30 miliardów złotych powinno mieć, czyli powiedzmy 70%, 60%, 80% w zależności od wartości złoża i kosztów wydobycia. No i taka sytuacja była przygotowana. Powołałem także zalążki różnych organów państwowych, które miały to wspierać, a mianowicie była ta, powołałem Radę Górniczą, Rada Geologiczna istniała, ale Rady Górniczej nie było, przejąłem nadzór nad prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, tego ciała kontrolnego, które patrzy, ogląda wszystkie na bezpieczeństwo w górnictwie. Powołałem Komisję Geoekologii Metod Analitycznych, która miała na celu przyjrzeć się odczynnikom, które mają być tam dawane, w ogóle bezpieczeństwu środowiskowemu. Powołałem bazę ekspercką GEA, która była to bazą elektroniczną, gdzie można było zbierać i każdy z ekspertów, który czuł się ekspertem, mógł się wpisywać, przedstawiać co potrafi i był powołany do różnych albo opinii, albo rad i takie to już funkcjonowało, na przykład do Rady Górniczej i do Rady Geologicznej tak ludzie zostali, niektórzy powołani. No i powołałem honorowy Komitet Głównych Geologów Prawie. Proszę Państwa, sprawa była tak duża, jak powołanie służby, nowe prawo geologiczne i górnicze, zupełnie nowe. I czy właśnie ten gaz w Łupkach, jeszcze były inne rzeczy do omówienia, że ja uważałem, że nie mogę tego robić sam. Powinien to honorowo wykonywać i pomagać również geolodzy kraju, główni geolodzy kraju, którzy nie ze mną nie współpracowali, ale którzy wcześniej byli tymi głównymi geologami kraju, czyli ci, którzy odpowiedzieli wcześniej za złoża w Polsce. I praktycznie wszyscy się zgodzili na to i chętnie współpracowali. Taki organ został powołany. I teraz co się dzieje pod koniec 2007 roku. Mamy taką sytuację, że jest wydanych 11 koncesji, w drodze chyba jeszcze była jakaś tam jedna firma, która miała dostać chyba ze 3 koncesje, ja tej chwili już nie pamiętam, w różnych daleko oddalonych się miejscach. Państwo ma zapewnioną pełną kontrolę nad tym, co się dzieje, bo te firmy mogły albo po wykupaniu badań i zdaniu raportu, wtedy wiemy wszystko, co się dzieje, albo dostać te koncesje na naszych zasadach, albo w zasadzie się wycofać, bo wtedy mogliśmy pomóc, bo jeśli by się nie wycofały, to one po prostu nie miałyby w tym interesu. No każdy miał kilka koncesji, to było za mało, żeby inwestować dalej, żeby mieć wielki zysk z tego, prawda? Bo trzeba najpierw wiele zainwestować przy jednej, drugiej, trzeciej koncesji. Wtedy te następne dużo bardziej się mogą opłacić. Więc ta była pewna równowaga z wielkim atutem państwa. Państwo miało
jeszcze 100, ponad 100 koncesji w rękach, i na którym tym firmom bardzo zależało. I to, co zrobiono, według mnie, to poważny błąd, to, co uczyniono. Zrobiono w ten sposób, że zlikwidowano te wszystkie organy doradcze, które funkcjonowały. Społeczne, najlepsi eksperci, bazę ekspercką. Wyrzucono do kosza, można powiedzieć, ustawę o powołaniu Polskiej Służby Geologicznej. Przejęto prawo geologiczne i górnicze, bardzo je, tak powiem, zmieniono. Zresztą prawie 4 lata trwała, potem jeszcze przepychanie tego w Sejmie. Dosłownie, w mojej opinii, wygląda jakby dopychane kolanem. I jedna rzecz, jeśli chodzi o gaz Łupka, została bardzo źle zrobiona. Mianowicie taka, że opłaty eksploatacyjne zostały wtłoczone z rozporządzenia, które ja przygotowywałem, które można bardzo to łatwo zmienić, tę wielkość opłat eksploatacyjnych, została wtłoczona do ustawy. Więc zmiana wielkości opłaty eksploatacyjnej jest praktycznie niemożliwa. A czym to skutkuje? No tym to skutkuje, jeżeli polskie podmioty eksploatowały i płaciły opłatę eksploatacyjną, na przykład za gaz 4,90 za 1000 metrów sześciennych, to te firmy, które będą eksportowały ten gaz, też będą płaciły 4,90 za 1000 metrów sześciennych. A więc, te duże firmy nie przyszły do nas po to, żeby zaspokajać nasz rynek. One przyszły po to, żeby eksportować, bo nasz rynek to jest detal, to jest drobiazg. Nikt by tutaj w ogóle nie myślał nawet o inwestowaniu. Może jakieś drobne firmy, może takie jak PGNiG, ale nikt więcej. I teraz w sytuacji jesteśmy takiej, że mamy ogromne złoża gazu, utraciliśmy kontrolę nad koncesjami, bo teraz się podnosi wielki gwar, że Rosjanie wykupili część koncesji. Proszę Państwa, ja o tym mówiłem oficjalnie, głośno 2 lata temu, a już 3 lata temu alarmowałem, próbowałem zawiadamiać ministra środowiska, ministra gospodarki. To nie pomagało, to nie było chęci rozmowy. I tu jest wielki problem. Dlatego 1,5 roku temu napisałem list otwarty do pana premiera Tuska, rozsyłając go do wszystkich głównych mediów w Polsce, i w którym informowałem między innymi o prawie geologicznym, co jest złe w prawie geologicznym i dlaczego to ma wpływ źle na gaz Łupka. Tam był jeden rozdział poświęcony gazowi łupkowemu i również rekomendacje, co należy robić, że natychmiast przede wszystkim przerwać koncesjonowanie, zmienić to prawo, powołać służbę. Pan premier to zignorował. Znaczy, ja nie wiem, czy on zignorował, czy jego urzędnicy, ale ja dostałem odpowiedź taką, że przesłano zgodnie z kompetencjami. Do dziś odpowiedzi innej nie otrzymałem, a od tego czasu wydano drugie tyle koncesji. Więc uważam, że to był wielki błąd. I teraz druga rzecz, która wydaje się może mało ważna, ale nie wiążąca się, ale jest. A mianowicie ja byłem również gospodarzem wielkiej konferencji ministrów środowiska basenu Morza Bałtyckiego, krajów Morza Bałtyckiego. To było w listopadzie, a czyli w październiku 2007 roku, gdzie przeforsowałem zapis, długo trwała ta dyskusja na ten temat, przeforsowałem zapis, żeby nie wolno było uwalniać w żadnym procesie technologicznym rtęci do środowiska. Po kilku godzinach się zgodzono na ten zapis, chociaż nie za bardzo rozumiem, dlaczego ja się przy tym tak upieram. Otóż, proszę Państwa, teraz mogę powiedzieć dlaczego. Otóż rtęć każdy myślał o zlewnie, a tu chodziło przede wszystkim o Bałtyk. Kładzenie rury jest procesem technologicznym. Bałtyk jest mocno zanieczyszczony rtęcią. Jeśli chodzi o dno, oceaniczne os, o dno Bałtyku, o osad. W związku z tym, jeśli uruchamiamy osad poprzez zaburzenia związane z kładzeniem rury, także wibracje potem i tak dalej, to uwalniamy duże ilości rtęci. I w związku z tym nie wolno kłaść tej rury na dnie Bałtyku. A skoro tak, no to po prostu to położenie Nord Streamu jest niemożliwe. A to dotyczyło przede wszystkim wschodniego Bałtyku, dlatego wizytując, mając okazję do rozmowy w gabinecie prezydenta Finlandii, tą sprawę głośno, na tej sprawie na temat rozmawiamy. Państwo, tam były pewnie inne przyczyny, ale Państwo wiedzą, że Finlandia długo nie zgadzała się na Nord Stream. Mimo wszystko były jeszcze inne przesłanki geologiczne. Premier Tusk albo jego ekipa nie podjął tego i dzisiaj mamy taką sytuację, czyli poddał sprawę Nord Stream i dzisiaj mamy taką sytuację, że Nord Stream zatkał nam gazoport, zatkał nam możliwość eksportu naszego gazu, pod warunkiem, że oczywiście opanujemy tę koncesję. Eksportu gazu poprzez Świnoujście, bo jest za płytko rura. I są zakusy, czy są chęci ledwo obronione przez kilku kandydatów na posła ze Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku,
Zakusy, żeby i to Rosjanom sprzedać całą infrastrukturę Lotosu. Tą infrastrukturę, która mogłaby służyć do eksportu gazu z łupków. A więc morzem nie wyślemy gazu, tak? W tej sytuacji byśmy nie wysłali morzem gazu. No powiem, no dobra, to będziemy wysyłać do krajów ościennych. No ale nie wyślemy do krajów ościennych tego gazu rurociągami, ponieważ wszystkie kraje mają już dawno podpisane umowy podobnie kompromitujące, a może trochę lepsze, jak z Gazpromem, jak my. Więc tak, nie wyślemy tego gazu morzem, nie wyślemy lądem, sami nie wykorzystamy, bo musimy kupować rosyjski gaz. Czyli mając największe złoża gazu w Europie, dochodzimy do wniosku, że nie mamy ani nad nimi kontroli, ani nie ma, nic na nich nie zarobimy. Do tego doszła taka sytuacja, że za wszystkie koncesje na poszukiwania, które zobowiązują państwo w zasadzie do wydania koncesji na eksploatację, na warunkach dość niesprzyjających, mocno niesprzyjających państwu, tak bym powiedział dzisiaj, mamy taką sytuację, że zamiast około 100 miliardów na poszukiwanie, bo tak rynek wycenia dzisiaj koncesję, tak możemy wycenić tę wartość koncesji na poszukiwanie, państwo wzięło około 35 milionów. To jest wielka strata. I to jest zasadnicza sprawa. Dziś mówienie o problemach ochrony środowiska przy eksploatacji jest sprawą ważną, naprawdę ważną, ale drugorzędną. Tym miały się zająć ta komisja geoekologii, tym miała się zająć służba geologiczna, która miała być powołana, ta agencja rządowa. Dziś jeszcze za wcześnie jest o tym mówić. Dziś trzeba powiedzieć, że straciliśmy straszne pieniądze na eksploatację, już na koncesjach na poszukiwania. Stracimy znacznie większe na koncesjach na eksploatację, ponieważ państwo już, można powiedzieć, wzięło zaliczkę na koncesję na eksploatację, wydając koncesję na poszukiwania. No to, że tanio, no to tanio. Proszę Państwa, w pierwszej sytuacji można było nawet dopłacić firmom, tak jak ja poszukiwałem tych inwestorów, bo to ja ich szukałem intensywnie. To nie jest tak, że oni przyszli do nas. Można było nawet dopłacić, bo taka praktyka też bywała, za to, żeby poszukiwać, żeby prowadzić jakieś badania. To jest normalna praktyka w polityce geologicznej państwa. Ale tym pierwszym, jeśli byśmy wiedzieli, że koncesje w dalekich od siebie miejscach, w dość monotonnych skałach, a więc takich, które mają małą zmienność litologiczną, powiedzielibyśmy, czyli złożową, tak można założyć, że one mają tą małą zmienność, to między tymi daleko rozstrzelonymi od siebie koncesjami, jeśli jest gaz w każdej z nich, to między nimi też musi być. I teraz, skoro my wiemy, ile jest gazu, to łatwo policzymy, ile warta jest koncesja. I jeśli policzymy, że na przykład gaz jest wart na jednej koncesji 50 miliardów złotych, bo tak to może być, koszty eksploatacji to jest 10 miliardów, koszty podatków to jest drugie 10 miliardów, to 30 miliardów pozostaje. I teraz tymi 30 miliardami powinien się podzielić ze Skarbem Państwa, czy z Polakami, podmiot eksploatujący. Ale on nie ma obowiązku się podzielić, bo już tą koncesję ma praktycznie w kieszeni. W tym jest wielki problem. I to jest naprawdę problem Polaków dzisiaj, a nie to, czy Gazprom posiada 20%. To jest problem, ale to jest problem dziś, na chwilę obecną, na teraz. Problem, no ja bym powiedział drugi pod względem ważności. Tym pierwszym jest potężna strata i utrata kontroli nad handlem koncesjami. To było to, o co ja nawołałem już 3 lata temu, 2 lata już temu bardzo głośno i oficjalnie 1,5 roku temu pan Tusk otrzymał list. To jest poważny problem Polaków dzisiaj. Brak eksportu jeszcze dodatkowo jest sprawą. Więc myślę, że jeśli Sejm będzie następny, a mam nadzieję, że będzie już niedługo mocno zmieniony, to trzeba będzie przy obecności nowego Sejmu wielkiej determinacji, współpracy, 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 za nich animozji, współpracy, żeby tą sprawę dla Polaków ratować. Bo jeśli Sejm wykaże determinację opartą na wiedzy i na jednym wspólnym celu, to my to zrobimy dla Polaków bez potrzeby, powiedzmy, pójścia na udry z firmami amerykańskimi. Premier niedawno podejmował prezydenta Obamę, to było chyba w maju czy w czerwcu zeszłego roku, że prezydent Obama przyjechał tu przede wszystkim pilnować interesów amerykańskich firm. Dlaczego nie pilnuje interesu naszego pan premier? No tak w mojej opinii nie robi tego, skoro dopuścił do takiej sytuacji. Można powiedzieć, ja nie wiem, o czym rozmawiali, ale sobie wyobrażam tak, no jeżeli wy nie dacie koncesji, oczywiście w cudzysłowie, jeśli wy nie dacie koncesji na eksploatację na takich samych zasadach, nie próbujecie nas skrzywdzić, to my możemy na przykład zabrać wam te tekturowe patrioty, które u was mamy albo zamierzamy zainstalować. Proszę Państwa, na ten temat zresztą był duży artykuł, bardzo duży, w Nikkei Business. Nikkei to jest wielka firma, wielka korporacja, która między innymi wyznacza indeks giełdowy Nikkei.
I ona ma też, więc to powiedzmy drugi pod względem ważności na świecie, ten indeks, tak chyba można by go ocenić, a ponadto jest, wydaje tygodnik gospodarczy Nikkei Business. I oni ze mną prowadzili obszerny wywiad, tam są dwa zdjęcia, jedno premiera Tuska z Obamą i drugie moje, z moimi obszernymi wypowiedziami. Tak się składa, że te wypowiedzi, które dzisiaj mówię, to mniej więcej to samo mówiłem tam, w tym Nikkei Business, na mojej stronie internetowej można zobaczyć tłumaczenie tego artykułu. Natomiast w polskich mediach to jest niemożliwe, żeby się przebić. Po prostu polskie media dopiero niedawno, uważam, że w tym tygodniu zgodziło się opublikować, z dużych tygodników, zgodziło się opublikować ze mną krótki wywiad, który zresztą był robiony gdzieś w okolicach Wielkanoc. I tu jest problem, że przez polskie media nie można się przepchnąć. To jest no, bardzo ciekawa sprawa. Więc tyle o gazie w łupkach. Jeśli Państwo zechcą, to mogę jeszcze 5-10 minut powiedzieć o tym, co Polska jeszcze ma i na czym problem polega w ogóle w szerszym pojęciu energetycznym.